To, jakim jesteś mężczyzną, zależy głównie od twojej relacji z ojcem. Ojciec odpowiada, silny archetyp ojca, odpowiada za twoją tożsamość, za poczucie samoakceptacji, poczucie siły. Jeżeli masz zaburzone relacje z ojcem, z własnym ojcem, lub masz utrudnioną w ogóle relację, albo nie masz ojca, albo nie masz z nim kontaktu, to czeka cię wyzwanie. Jako dorosły mężczyzna będziesz musiał się skonfrontować z tym obrazem w sobie, a jeżeli będzie okazja, obrazem ojca w rzeczywistości. Co to znaczy skonfrontować się? Skonfrontować się to uświadomić sobie silną relację z ojcem. Skonfrontować się to odważyć się na to, żeby z nim porozmawiać. Jeżeli nie możesz tego zrobić w rzeczywistości, to musisz to przerobić w sobie. To musisz skonfrontować się z obrazem ojca, który nosisz w swojej głowie. Wiesz, są takie momenty w życiu, kiedy przychodzi to bardzo naturalnie. Takim jednym z takich momentów jest czas, w którym rodzą się twoje dzieci. Kiedy rodzi się syn, kiedy trzymasz go na rękach, kiedy się nim zajmujesz, kiedy idzie do przedszkola, kiedy idzie do szkoły. Sposób relacji jest z nim jest w istocie odzwierciedleniem relacji, którą odziedziczyłeś po relacji ze swoim ojcem. Po relacji ze swoim ojcem odziedziczyłeś mechanizmy. One cię zbudowały. Ojciec przekazał ci swoją wizję świata. W dużej mierze postępujesz zgodnie z nią. Oczywiście jest to w tobie przereformowane, albo jest to przepuszczone przez twój indywidualny potencjał. Ale te mechanizmy są cały czas w tobie. To są przekonania na temat tego, co jest wokół ciebie, na temat relacji z pracą, z ludźmi, ze wszystkim tak naprawdę. I dzieje się coś niesamowitego. W momencie, kiedy stoi koło ciebie twój syn, twój mały syn, te wszystkie mechanizmy z ciebie, one niejako chcą przeskoczyć, jak wirusy troszeczkę, na twoje dziecko. One muszą się zduplikować. I teraz, jeżeli uchwycisz sposób reagowania na twoje dziecko, jeżeli uchwycisz, dlaczego nakrzyczałeś na niego, dlaczego podważasz jego siłę, albo może wręcz odwrotnie, dlaczego budujesz, w jaki sposób budujesz jego siłę. Jeżeli uchwycisz sposób relacji ze swoim synem, to jednocześnie masz szansę uchwycić, uświadomić sobie relację taką, jaką ty miałeś ze swoim ojcem. To jest jeden ze sposobów. Popatrz na swoje dziecko i uświadom sobie wewnętrzny obraz ojca, który nosisz tu. Bo w relacji ze swoim synem będziesz się odnosił świadomie bądź nieświadomie do tego ojca, który nosisz w sobie, do obrazu ojca, który nosisz w sobie. Do zobaczenia.